Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Dzisiaj będzie filmik makijażowy. Pokażę Wam, jak wykonuję właśnie taki mój codzienny makijaż. Makijaż, który najczęściej widzicie w moich filmach, czy też na Instastory. Dopytujecie o różne produkty, które stosuję, więc pomyślałam sobie, że zrobię taką aktualizację i właśnie opowiem Wam, co nakładam krok po kroku, jakie nowe produkty pojawiły się w moim makijażu. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Zabieramy się za makijaż i oczywiście na początek nakładam filtr. Jaki filtr aktualnie stosuję? Opowiadałam o tym w filmie o mojej aktualnej pielęgnacji, więc tam Was zapraszam. A kolejny krok to będzie podkład. I aktualnie używam podkładu od marki Elever Cosmetics. Ja o tym podkładzie już Wam opowiadałam. Chciałabym go zużyć, ponieważ za chwilę moja skóra będzie naprawdę w jasnym odcieniu i ten będzie za ciemny, więc zużywam go codziennie i powiem Wam, że bardzo lubię ten podkład. Aplikuję go przy pomocy gąbeczki, naprawdę niedużą ilość, jak jedną pompkę, o, i rozprowadzam go na całej twarzy. Muszę Wam powiedzieć, że to jest podkład naprawdę bardzo ładnie kryjący, mimo tego, że nakładamy odrobinę, niewielką ilość tego podkładu i on daje super wykończenie. Widzicie, jak ładnie wygląda skóra? Nie jest jakaś matowa, nie ma tego efektu maski. Ktoś mnie też pytał, czy jestem zadowolona. Jestem bardzo zadowolona. Cały czas stosuję, cały czas używam. I teraz kolejny krok, czyli korektor. Korektor, który nakładam tutaj w okolicy oczu. Zobaczcie, tak to wygląda. I teraz nakładam też odrobinę korektora na górną powiekę. Ja nie stosuję żadnej bazy, ale dzięki temu, że nałożę odrobinę dosłownie tego korektora na górną powiekę, wyrównuję sobie koloryt, a później cień też będzie się ładnie trzymał. I gotowe. Teraz puder pod oczy. Aktualnie cały czas od wakacji zużywam puder od marki NAM i jest to puder wersji rozświetlającej właśnie sypki pod oczy i też go zużywam, chociaż powiem Wam, że on z rozświetleniem nie ma nic wspólnego, ale jest bardzo fajny właśnie do stosowania w okolicy oczu, ponieważ jest taki miałki, delikatny i tutaj używam pędzelek od marki Hakuro, pędzelek numer H22. Okolice oczu mamy już zrobioną, to czas na puder wykończeniowy i to będzie Laura Mercier, ten tradycyjny, transparentny puder, chociaż ja nie do końca jestem z niego zadowolona, nie czaję też fenomenu tego pudru, co prawda jest go dużo, zużywam i do nakładania pudru zastosuję pędzel od marki Nancy właśnie do pudru. Czas na bronzer. Coś nowego, co stosuję też od kilku tygodni. Jest to bronzer od Kylie w odcieniu 300 Tasty, Toasty. Bardzo ładny kolor, ale wiecie, co jest w nim najfajniejsze? To, że ten bronzer jest tak fajnie sprasowany, że on absolutnie się nie pyli i też nie zostawia plam, nie zrobicie sobie nim plam. Fajnie się rozprowadza, jestem naprawdę zachwycona tym, jaki jest ten bronzer i też jest taki ładny kolorek, bo to jest niby jeszcze taki ciemny brąz, ale nie ma nic z marchewkowego i tutaj zastosuję pędzel od marki Estée Lauder.
czas na róż i będzie to marka Sisley w odcieniu 1 Pink Peony. To jest róż, który widzicie u mnie na policzkach już od naprawdę dobrych kilku miesięcy. No zobaczcie, prawie go już wykończyłam. I do nałożenia różu zastosuję pędzel Hakuro H14. Następny krok to będzie rozświetlacz i tutaj znowu pojawia się marka Kylie i to jest rozświetlacz w odcieniu 060 Queen Drip. Przepiękny odcień i przepiękny rozświetlacz. Słuchajcie, ten rozświetlacz daje taką taflę i to jest kolor połączenie jasnego złota ze srebrem, no wygląda cudownie i do aplikacji tego rozświetlacza zastosuję pędzel Toma Forda. Teraz zabieramy się za powieki i na ruchomą powiekę, na ruchomą część tutaj właśnie, nałożę sobie taki płynny cień od marki Sisley w odcieniu 1, odcieniu szampańskim. Będę go aplikować właśnie na ruchomą powiekę i delikatnie wklepywać, żeby uzyskać taki ładny, ale niezbyt intensywny efekt. Dosłownie tutaj odrobinkę na zewnętrznych kącikach dolnej powieki nałożę sobie cień, który ma taki kolor brązowo-karmelowo-rudawy. Coś w ten deseń z paletki od marki Tarte. Jest to odcień Latte. I tutaj zastosuję pędzelek również od marki Nancy, którym bardzo fajnie się rozprowadza właśnie ten cień. Tutaj to jest taka większa kuleczka. O! Musicie mi wybaczyć, ale ja w tych wszystkich nazwach makijażowych, pędzli i tak dalej nie jestem specjalistą. Więc dzisiaj taki filmik taki między nami. Ok, aplikuję. Również z tej paletki wykorzystam taki ciemny, brązowy cień, którym zrobię sobie delikatną kreskę. Kreskę zawsze robię tak mniej więcej od połowy oka i delikatnie ją przeciągam. I tutaj wykorzystam pędzelek właśnie taki do kresek od marki Estée Lauder. Mamy to, widzicie? Troszeczkę tak wyciągnęło się oko. To teraz rzęsy. Najpierw aplikuję bazę od marki Estée Lauder 3 w 1, a później będę nakładać tusz do rzęs i będzie to tusz od marki Elever Cosmetics. Później jeszcze Wam o tym tuszu coś powiem. Okaże się, że tak jak ja, ubrudziłyście się gdzieś tuszem, ja akurat w tym przypadku, no tutaj, to taki mój mały trik, który kiedyś zdradził mi Paweł Borkowski. Nie, absolutnie nie ruszacie takiego świeżego tuszu, czekacie aż on zaschnie, bierzecie szczoteczkę, taką szczoteczkę do brwi, a później delikatnie
usuwacie. Nie zniszczy Wam się makijaż, korektor, to co macie w tym miejscu, a usuniecie pięknie tusz do rzęs, który gdzieś Wam się odbił. Następna sprawa. Rzęsy. Widzicie, mam nałożone dwie warstwy tuszu, właśnie tego tuszu, i muszę Wam powiedzieć, że bardzo pozytywnie mnie on zaskoczył, a przede wszystkim jego szczoteczka, bo on ma taką nietypową szczoteczkę. Z jednej strony jest ona zrobiona z takich króciusieńkich włosków, a z drugiej strony z kolei ma długie, tak fajnie wyprofilowane włoski. I teraz tak, to co ja robię, to na początku używam właśnie tych krótszych włosków, szczoteczki właśnie z tej strony, gdzie są te krótsze włoski, bo nimi też fajnie sięgam do moich krótszych rzęs, żeby je ładnie wyciągnąć, a później z kolei rozczesuję właśnie tą drugą częścią szczoteczki, żeby je ładnie wydłużyć. No i zobaczcie, efekt jest po prostu super. Dodatkowo też ten tusz nie odbija mi się nigdzie w ciągu dnia, nie osypuje się, bardzo ładnie pracuje na rzęsach, daje ładny taki ciemny kolor, i to co jest też w nim bardzo ciekawe, to to, że oprócz tego, że jest to maskara wydłużająca nasze rzęsy, podkręcająca je, to jeszcze ma je odżywiać. Dobra, teraz brwi. Jeśli chodzi o moje brwi, to cały czas stosuję żel do brwi od Anastazji, bezbarwny. Wspaniały jest ten żel. I cień do powiek od marki Inglot, w takim właśnie odcieniu dla brunetek. Żel nakładam przy pomocy takiej oto wykałaczki z włoskami, wykałaczki do zębów oczywiście, bo nią super rozczesuje się włoski i ładnie układa. A do nakładania cienia stosuję, gdzie tutaj jest, pędzelek do brwi, taki skośny, od marki Estée Lauder. Zabieramy się do pracy. Zakończenie mojego makijażu to będzie błyszczyk od marki Fenty Beauty. Przepiękny błyszczyk w przepięknym odcieniu. Najczęściej widzicie go na moich ustach. Też bardzo często pytacie się, co to takiego jest. A to jest właśnie ten błyszczyk. Zobaczcie, jaką on daje przepiękną taflę na ustach. No i co? Mamy to! Teraz już wiecie, że mój makijaż wcale nie jest jakoś specjalnie skomplikowany i najczęściej właśnie prezentuje się tak, utrzymuje się cały dzień, jestem zadowolona z kosmetyków, które stosuję, i postaram się w opisie do dzisiejszego filmu zostawić Wam linki właśnie do tych produktów, które dzisiaj pokazywałam, które goszczą w moim makijażu. Kończę, bo widzę, że już mi wchodzi słońce na twarz, tadam, tadam. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, pa!